Ja nazywam się Jędrzej, pracuję w Sonalake jako software engineer i właśnie dzisiaj chciałem porozmawiać o Graalu. Na początek krótka ankieta. Kto tutaj jest obecnych na co dzień używa JVM-a? Super. A kto wcześniej nie słyszał o Graalu? Super. A czy znajdzie się ktoś, kto używa już Graala albo któregoś z ich komponentów na produkcji? Okej. Dobra. Jeszcze jedna informacja. Proszę pytania zostawić na sam koniec. Tam będzie krótka chwila na ewentualne odpowiedzi. Cała prezentacja będzie dostępna po wygłoszeniu jej na moim GitHubie, także macie chwilę, żeby zrobić fotkę QR kodu albo sobie zapisać link. Okej, chyba wszyscy. Agenda. Celem mojej prezentacji nie jest dogłębne prześledzenie algorytmów, które działają w Graalu. Bardziej chciałbym, żebyście wynieśli z tej prezentacji, jakie kluczowe komponenty istnieją w Graalu i jaki jest kontekst Graala i JVM-a. Także zaczniemy sobie o powiedzenia, czym jest Graal, high level. Opowiemy sobie krótko o kontekście JVM-a, JITA i JVM CI-a. A później, mając ten kontekst, przejdziemy sobie do kluczowych komponentów Graala, czyli Graal JITA, natywnych obrazów i Truffle Framework, a na koniec podsumowanie i luźne myśli. OK. Czym jest GraalVM? W jednym zdaniu autorzy określają Graala jako Universal Polyglot Virtual Machine. Co to oznacza w praktyce? W praktyce oznacza to, że możemy mieszać dowolne języki programowania, używać ich w ramach jednego procesu, jednej jednostki wdrożeniowej. GraalVM został zaprojektowany i wydevelopowany przez Oracle Labs oraz Uniwersytet Johanna Keplera w Austrii. Oracle Labs to jest taka jednostka badawcza Oracle'a. Można powiedzieć, że tworzą oni technologię, która będzie wykorzystywana w przyszłości i która może być sforkowana do ich głównego produktu. Graal jest dostępny w dwóch edycjach. Open Source'owa Community Edition oraz płatna Enterprise Edition. W ramach tej prezentacji skupię się wyłącznie na wersji Open Source. No i wersja Open Source bazuje na OpenJDK 8 implementacji. Obecna wersja Graala to jest 19.2. Niedawno miał release wersji 19.1, która już jest prod ready. Chłopaki tutaj dodają kolejne wersje i patrzują maszynę na bieżąco. Także mówi się, że Graal już jest prod ready. OK. Jeżeli chodzi o taki high level view, overview, to GraalVM wyglądałby następująco, czyli pod spodem, na samym początku mamy OpenJDK. Dalej mamy zbudowanego Graal JITA. Jest to implementacja JITA napisana w czystej Javie. Dalej mamy Truffle Framework, czyli framework, który w teorii pozwala nam uruchomić dowolny język programowania na naszej wirtualnej maszynie. I on top of that mamy Sulonga. Sulong to jest interpreter bitkodu LLVM. Pozwala uruchamiać nam funkcje natywne, które kompilują się do bitkodu LLVM, czyli jakiś C, C++, Rust, Swift, tego typu języki. OK, ale zanim przejdziemy do tych głównych komponentów Graala i omówimy je trochę bardziej szczegółowo, chciałem wrócić, pokrótce opisać wirtualną maszynę Java. Czym ona tak naprawdę jest? No jest to program do uruchamiania innych programów. Bardzo skomplikowany momentami program, ale dalej program. Program ten jest opisany przez Java Virtual Machine Specification, czyli jest to zbiór zasad, reguł, co musi zostać spełnione, żeby dana wirtualna maszyna była compilant w kontekście Java. No, przez to, że jest to specyfikacja, może być zaimplementowana, a w praktyce sforkowana przez inne firmy. Taką najpopularniejszą implementacją to jest oczywiście Hotspot Oracle, Azul
Firma Azure też ma swoją implementację, nazywa się Zinc. Amazon, czyli fork OpenJDK, Coretto, ale również Alibaba ze swoim Dragonwellem. Jeżeli chodzi o Alibabę i Dragonwella, to polecam sobie przejrzeć, co chłopaki zrobili, bo naprawdę no, polecieli tam w skrócie. No i oczywiście, skoro to JVM, to supportuje wszystkie języki, które kompiluje się do bytecodu, czyli między innymi Java, Scala, Groovy, zyskując teraz na popularności Kotlin, Clojure i jeszcze parę innych. Jeżeli chodzi o high level overview, jak to wszystko działa w praktyce, mamy nasze pliki, to może być Java, Kotlin, Groovy, Python, mamy nasz kompilator, wszystko idzie do bytecodu, który jest następnie wchłaniany przez naszą wirtualną maszynę. Tutaj mamy naszego wspaniałego GCK, mamy nasz interpreter i naszego JIT compilera. Notą wstępu, JIT compiler jest napisany w języku C++, zresztą jak sama maszyna wirtualna, ma wstawki assemblerowe. Jak sami twórcy podkreślają, JIT ten jest bardzo ciężki do rozwijania. Kolejne feature zajmują coraz to dłużej więcej czasu. To tak notą wstępu. Dobra, i jeżeli chodzi o samego JIT-a, wyróżniamy go trzy typy. C1, czyli klient, charakteryzuje się szybkim startem, ale gorszymi optymalizacjami w kontekście C2, czyli serwera, który startuje wolniej, ale ma lepsze optymalizacje. No i jest też typ mieszany, który łączy zalety tych obydwu typów. Jeżeli chodzi o operacje i optymalizacje, które są przeprowadzane przez JIT-a w runtime, jest to m.in. operacja Escape Analysis, która wprowadzi później do kolejnych optymalizacji. Escape Analysis polega na tym, że JIT bada, czy dany obiekt ucieka poza metodę. Jeżeli nie ucieka, daje mu to pole do optymalizacji na innych płaszczyznach. Innymi optymalizacjami są inlining. JIT, jeżeli dana metoda zostanie zakwalifikowana przez JIT-a do inliningu, JIT może usunąć wywołanie i wstawić całe ciało metody zamiast wywołania. Dead code elimination. W tym przypadku, jeżeli JIT stwierdzi, że nasz kod w ogóle nie jest używany, to wyrzuci ten kod całkowicie, przez co nie będziemy alokować niepotrzebnie pamięci. Loop unrolling. W tym przypadku JIT usunie nam pętlę i wstawi n wywołań danej metody dla przykładu. No i oczywiście machine code compilation. Jeżeli metoda będzie kwalifikowana przez JIT-a w przypadku hotspota jako wystarczająco gorąca, to zostanie ona skompilowana do kodu maszynowego. Kolejną i ostatnią rzeczą, którą chciałem poruszyć w kontekście JVM-a, jest całkiem nowa rzecz, jest to JVM CI. Jest to Java Level JVM Compiler Interface, ma swojego JEPa, można sobie poczytać właśnie pod tym numerkiem. Na co pozwala ten interfejs? On pozwala na zintegrowanie z JVM-em swojej własnej implementacji JIT-a napisanego w Javie. Interfejs ten został wprowadzony w buildach Javy 9. On jest backportowany do GraalVM-a. Jeżeli chodzi o buildy OpenJDK, ponieważ możemy również sobie zbackportować ten JVM CI do buildów 8 albo uruchamiać na buildach Javowych. Tu jest komenda, która przedstawia, w jaki sposób uruchomić ten interfejs i dostarczyć własną implementację JIT-a. OK, mamy już kontekst, czym jest JVM, czym jest JIT, czym jest JVM CI. Przejdźmy zatem do kolejnych komponentów Graala. Pierwszym jest Graal JIT. Jest to eksperymentalny kompilator napisany w Javie, również ma swojego JEPa napisany w Javie. Dostępny jest jako eksperymentalny kompilator od buildów począwszy Javy 9, natomiast w buildach Javy 9 nie został on użyty w kontekście runtime'u, tylko do budowania natywnych obrazów, o których będzie później. Natomiast jeżeli chodzi o zwykłe buildy, to od 10 w górę i oczywiście w Graalu wiemy, możemy z niego korzystać. Graal JIT można uruchomić w dwóch trybach.
w trybie jar graal, w którym graal JIT jest uruchamiany na tej samej jednostce wdrożeniowej, co nasza aplikacja, na tym samym JVM-ie. Co to oznacza w praktyce? To oznacza w praktyce tyle, że alokuje on również HIPA, które używa nasza aplikacja. Może dojść do tak zwanego profile polutingu w przypadku, kiedy wtedy nasza aplikacja może, JIT, na który na niej działa, może niezbyt dobrze optymalizować nasz kod przez to. No i sam JIT, skoro jest napisany w Javie, jest odpalany na naszej maszynie wirtualnej, musi zostać skompilowany przez JITa, w tym przypadku przez JITa C1. No i drugi tryb libgraal, który tak naprawdę adresuje większość tych problemów. W trybie libgraal JIT został skompilowany samym sobą, co jest mega fajne, do natywnego obrazu. W tym trybie libgraal dołączany jest do naszej maszyny jako shared library, wewnątrz której graal tak naprawdę ma swoje środowisko uruchomieniowe, o którym będzie później. W tym środowisku on alokuje sobie pamięć, ma swój thread scheduling i tak naprawdę można to traktować jako osobną aplikację, która jest dołączana do naszego JVM-a. Jeżeli chodzi o graal JITa, to mówi się, że został on stworzony, aby lepiej optymalizować kod z dużą liczbą abstrakcji w porównaniu do kompilatora C2, czyli dla języków takich jak Scala, czy też Kotlin, ale również dla różnych operacji na przykład streamach w Javie, wprowadzonych w Javie 8. Jeżeli chodzi o taką rzecz, która najbardziej brakuje w graalu, z tego, co udało mi się znaleźć, jest to loop vectorization. W skrócie operacja ta pozwala w jednym czasie przeprowadzać wiele operacji wektorowych podczas pętli. Jeżeli chodzi o wersję EE, to ta wersja posiada właśnie ten loop vectorization, ale my tutaj rozmawiamy o wersji open source. I taki najbardziej znany mi przykład użycia graala na produkcji to jest właśnie Twitter, gdzie Chris zespołu JVM-a pochwalił się, że w ich serwisach w mikroserwisach skalowych używają graala JITa, gdzie potrafili zejść do 10% zużycia CPU, redukując m.in. liczbę garbage collectingu. Kolejną rzeczą są natywne obrazy. W skrócie pozwalają one, funkcja ta pozwala na tworzenie osobnych wykonywalnych programów, które są niezależne od naszego JVM-a. Przez takie podejście nasza aplikacja może szybciej wstawać, ma mniejsze zużycie pamięci. No i zespół z Oracle Labs wydevelopował taki kluczowy komponent w tym kontekście, który się nazywa Substrate VM. Tak jak już wcześniej wspomniałem, Substrate VM to jest osobna maszyna, w której dana aplikacja się uruchamia. Ta maszyna zawiera w sobie thread scheduling dla przykładu, czy alokuje pamięć dla naszej aplikacji. Nie jest tak kolorowe, jeżeli chodzi o natywne obrazy w kontekście GraalVM-a, ponieważ są pewne ograniczenia. Na przykład przy użyciu refleksji musimy dostarczyć graalowi plik z konfiguracją, które klasy używają tejże refleksji, lub chociażby sam fakt, że nie możemy używać dynamicznych klas w naszej aplikacji, która by używała tej funkcjonalności. Co warto podkreślić, natywne obrazy są dalej w fazie eksperymentalnej, dlatego warto się zorientować, jakie są ograniczenia wynikające z użycia tej technologii. Jeżeli chodzi o przykłady użycia, to pierwsze, co mogłoby przyjść do głowy, to command line tule, od których wymaga się szybkiego startowania, czy na przykład function as a service, o których mój kolega Szymon miał wcześniej prezentację. Ostatnim już komponentem, funkcjonalnością, o której chciałbym porozmawiać, jest Truffle Framework. Truffle Framework
to Language AST Interpreter. Co to oznacza? Jest to interpreter drzewa AST, które działa w GraalVM-ie i do którego zostaje sprowadzony nasz język programowania, który możemy zintegrować z maszyną GraalVM-a. Integracja ta odbywa się poprzez szereg API oraz adnotacji dostarczanych przez tenże framework. Truffle framework jest budowany on top of Graal compiler. Podczas swojego działania drzewo to jest analizowane przez Graala i dodatkowo optymalizowane w runtime aplikacji. Jeżeli chodzi o Truffle framework, to autorzy dostarczają gotowe implementacje takich języków jak JavaScript, jest to ECMAScript 2017 compilant, który działa. Z tego, co patrzyłem ostatnio na ich arkusz, to jest tam też wersja 2019, natomiast z tego, co widziałem, nie wszystko jeszcze tam jest zaimplementowanie poprawne. Python 3, który jest mocno eksperymentalny i większość rzeczy w nim nie działa. R, implementacja języka R. Autorzy mówią, że większość funkcjonalności działa ok, oraz Ruby. To tyle. Co warto podkreślić, są to większość implementacji to są języki dynamiczne, które mogą mieć odwołania do natywnych bibliotek, które są napisane w języku C, C++. W odpowiedzi, no i oczywiście, żeby dany program działał na naszej jednostce wdrożeniowej, musi być dodatkowo interpretowany. I tu w odpowiedzi autorzy wraz z porozumieniem z uniwersytetem zaimplementowali coś takiego, co się nazywa Sulong. Sulong to jest właśnie interpreter bitkodu LLVM, który pozwala sprowadzać te natywne rozszerzenia, czy po prostu programy napisane w C, w C++, do reprezentacji drzewa AST. Oczywiście te programy wcześniej muszą być skompilowane jakimś frontendem, na przykład Clangiem. W efekcie ostatecznym możemy na naszej maszynie wirtualnej uruchomić funkcje natywne, które kompilują się do LLVM-a. Zmierzając do końca, przy użyciu GraalVM-a możemy zwiększyć szybkość runtime'u naszej aplikacji, zaimplementować swój własny język programowania, który będzie się uruchamiał na GraalVM-ie i czerpać korzyści z tym związane, jak na przykład optymalizacje, które wykonuje GraalJIT, czy dostępność różnego rodzaju toolingów, debuggerów. Możemy mieszać różne języki na tej samej maszynie wirtualnej. Tutaj dałbym dużą gwiazdkę, ponieważ jest to mocno eksperymentalne. Nie wiem, czy chłopaki z Oracle do końca wiedzą, czy ma być to production ready. Natomiast mogę sobie wyobrazić w praktyce system legacy, który ma w sobie powiązania w tej samym procesie, w tej samej jednostce wdrożeniowej Java, JavaScripta, R i Ruby. No i przy użyciu GraalVM-a możemy zwiększyć startup naszej aplikacji, co w przypadku hot startów może być boostem, profitem dodanym. Ale to wszystko zależy od kontekstu, który mamy i nie zawsze te punkty muszą być spełnione. I czasami nasza JVM-ka, która jest naprawdę dobrze zoptymalizowana, może sobie poradzić z tymi wyzwaniami. I ostatni slajd, takie luźne przemyślenia, ponieważ większość tego, co powiedziałem, mogłoby się zdawać, że jest genialnym rozwiązaniem, rewolucyjnym. Tak się też zdaje po wszystkich innych wystąpieniach, natomiast zawsze znajmy swój biznesowy przypadek użycia, czy ta technologia ma w ogóle sens, znajmy limity związane z używaniem danej technologii, znajmy metryki i liczby, jeżeli już decydujemy się wejść w daną technologię, żeby porównać rezultaty po migracji i nigdy nie ufajcie jakiemuś gościowi na konferencji, który wam opowiada i zróbcie własny research. A tu są źródła, na których bazowałem. Przygotowałem dla was również materiały, jeżeli kogoś zainteresuje temat bardziej, ponieważ dosłownie przeszliśmy po płaszczyźnie i temat naprawdę jest rozległy. Jeżeli chodzi o materiały, które mogę polecić, to na pewno research paper z Uniwersytetu w Austrii, source code GraalVM-a, który jest dostępny na GitHubie, porównanie GraalJIT-a z C2,
jak GraalVM, próba użycia GraalVM w Goldman Sachs przy integracji z ich językiem programowania, całkiem nowa rzecz, integracja NVIDII i CUDA z GraalVM-em i jak GraalJIT został użyty w Twitterze, prezentacja przedstawiona przez Chrisa. To wszystko, co miałem dla Was do zaprezentowania. Nie wiem, czy mamy czas na pytania. Chyba mamy. Czy jakieś pytania z sali?